No to dzień dobry. Wiadomo, kim ja jestem, więc chyba możemy zacząć. Rozdział rozpoczyna się od wielkiego poruszenia na całym świecie w sprawie Garpa i jego sytuacji. Mamy reakcję wielu postaci i tak dalej, natomiast w rodzinnej wiosce Luffy'ego myślą, że umarł, skoro zaginął na wyspie piratów, ale sołtys wioski wszystkich uspokaja i mówi, że Garp żyje. W międzyczasie dziecko Makino jest zajarane Luffy'im, traktuje go jak starszego brata i tak dalej. Wiecie, w stylu Onisama. Ciekawe, jaką rolę w fabule odegra ten chłopczyk, bo bez powodu by go Oda nie dał w końcu, nie? Tymczasem na świecie doszło do wielkiego trzęsienia ziemi, jakiego ten świat nie widział. Doszło do wielu zniszczeń w różnych rejonach świata, powstało wiele tsunami i tak dalej. Różne wyspy ucierpiały w różnym stopniu, niektóre nawet utonęły całkowicie. I to wszystko w czasie, gdy po królestwie Lulusia pozostała tylko wielka dziura. A od wydarzeń, od zniszczenia Lulusi minęło już 6 dni. I co ciekawe, ogólny poziom wód na całym świecie podniósł się o 1 metr. I na przykład wracamy do królestwa Iwanków i rewolucjoniści tam narzekają, że przez podniesiony poziom wód nie mogą imprezować na plaży. My wracamy natomiast na Egghead i zebrały się wokół tej wyspy ogromne siły. Nawet 30 tysięcy marynarzy, mówi komentator czy narrator. Mówi nawet, że siły Basta Cole to przy tym nic, przy tych siłach. No i mamy rozmowę Sentomaru z Kizaru. Prosi Sentomaru, by marynarze nie atakowali mechanicznych, wodnych potworów Vegapunka. Kizaru mówi natomiast, że to dla niego nie jest proste, ta sytuacja, i chciałby, by Sentomaru i cała reszta tam ludzi się poddała. Wspominają między sobą, jak to badali moc Kizaru u Vegapunka wiele lat temu i wszczepili ją pacyfistom. Kizaru dopowiada, że jeśli ktoś bada pusty wiek, no to on nie może kogoś takiego chronić, bo jest tylko trybikiem wielkiej maszynie światowego rządu. Dalej przechodzą do tematu Luciego, że zawalił on swoją misję i to jest wina Słomianych. A my przeskakujemy do Saturna, który rozmawia z jednym z wiceadmirałów i chce on się upewnić, żeby nikt nie wiedział, no że Saturn tutaj jest, tak? Że on tylko obserwuje z ukrycia. W międzyczasie poczytał sobie gazetkę i pochwalił Morgansa za artykuły. No ale wracamy do rozmowy z wiceadmirałem. Generalnie Marines nie mają żadnych informacji od CP0 odnośnie sytuacji na Egghead, ale dzięki Sentomaru sporo się dowiedzieli. No i ogólnie tłumaczy ten wiceadmirał Saturnowi, gdzie kto się znajduje na wyspie. Generalnie Vegapunki, Serafini i Słomiani tworzą jeden front, a status ich agentów jest dla nich nieznany, ponieważ spora część tych mniej ważnych agentów, czyli tam CP5 i tak dalej, została pochwycona przez pacyfistów Sentomaru. Kontynuuje on swój wywód, że obrona Egghead jest szczelna i nie mogą się przez nią przebić oraz nie mają pomysłu, jak tam wejść. Więc trwa po prostu oblężenie. W sumie chyba mamy pierwsze oblężenie w serii, nie przypominam sobie żadnego innego. Saturn pyta natomiast o współpracowników Vegapunka, czyli tam o różnych asystentów i tak dalej, i dostaje informację, że wczoraj się ewakuowali i Saturn mówi, by ich zatopić, ponieważ mogą posiadać niebezpieczną wiedzę dla rządu. Dodaje dalej, że na wyspie znajduje się Bonnie, jest to córka Kumy, zdaje się, że go szanują, ponieważ Saturn twierdzi, że nie mają do niej żadnego interesu oraz wciąż to małe dziecko, co jest bardzo ciekawą informacją. No i Saturn stwierdza, że dlatego można jej darować życie. W międzyczasie Kizaru, Saturn i reszta Gorosei zaczyna rozmowę z York, a raczej to chyba ona do nich dzwoni i jest na nich zła, bo próbowali ją zabić i wspomina, że chce dalej z nimi współpracować. Oni jednak mają co do niej wątpliwości, gdyż w końcu jest jednym z Vegapunków, co nie? Lecz ona odpowiada, iż gdyby coś wiedziała o pustym wieku, to nie chciałaby z nimi współpracować i zaczyna wyjaśniać, jaka sytuacja panuje w środku. Mówi, że Serafiny są pod jej kontrolą i dzięki temu przetrwała całą noc. Gorosei pytają ją, czy jest w stanie odtworzyć Matkę Płomieni. Ona mówi, że tak. I tutaj pada bardzo ważna informacja od Gorosei, że ta broń jest specjalnie tworzona na zamówienie czyjejś osoby. My wiemy, że chodzi o Ima.
No i dobra, York dodaje, że tam się zgadza i tak dalej, ale jej warunkiem jest jej bezpieczeństwo oraz nie chce, by coś stało się jej laboratorium, a także chce zostać Celestialem. York chce dodać jeszcze jedną sprawę, no i ostatecznie pęka i prosi, by ją uratować, bo została złapana przez Luffy'ego i boi się, że umrze. A cała ta rozmowa była jedną wielką ustawką. No rozdział bardzo przejściowy, ale ważny. Ocena to mocne 6 na 10, a finalny panel bardzo ładny. No dobra, więc co w przemyśleniach? Mamy pod Egghead 9 wiceadmirałów nadzorujących całe oblężenie. Powraca chociażby Dol, ale jest wielu nowych i niektórzy wyglądają naprawdę dziwnie. Nie wiem po co odzie tylu wiceadmirałów w serii, ale dobra, jest ich idealnie tyle, by każdy słomiany dostał swojego przeciwnika, a w tym może Zoro ruszył na Kizaru, a Luffy na Saturna, albo Luffy i Zoro na Saturna. I w ogóle wracając do kwestii Bonnie, którą poruszył Saturn, stwierdził, że ona to jeszcze małe dziecko. I w sumie to by pasowało do jej bardzo emocjonalnego zachowania. I w sumie to też znaczy, że jej forma nastolatki jest formą sztuczną, a nie prawdziwą. A wszystkie wydarzenia z Kumą do tej pory są dla niej czymś świeżym. Kolejną ciekawą kwestią jest to, że Vegapunk, Słomiani i Rob Lucci doskonale teraz wiedzą o Matce Ognia i o wszystkim, o czym York rozmawiała z Gorosei. Także pojawia się pytanie, jak ekipa to wykorzysta. Zdobyli potężny atut przeciwko rządowi i także przy okazji dowiedzieli się o oblężeniu wyspy, więc same plusy. I swoją drogą dostaliśmy odwrócone Enies Lobby. Teraz York jest w sytuacji Robin i prosi o życie. To tak słowem żartu, powrzucam wam tutaj na ekran parę memów. I warto zwrócić uwagę, że na finalnym kadrze, gdzie jest cała nasza ekipa, nie ma Stussy, Robin i Kaku. I Mo po prostu Oda ich nie narysował i stoją gdzieś z boku. Ponieważ co ta trójka mogłaby razem robić? To jest totalnie losowe zestawienie. I teraz chciałbym poruszyć temat trzęsienia ziemi. W rozdziale 908 Gorosei mówili o wielkiej czystce. I zastanawiałem się nieraz, jak to może wyglądać. Taka Matka Ognia finalnie okazała się tylko bronią Vegapunka, mogącą zniszczyć tylko jedną wyspę naraz. I pewnie ma liczne ograniczenia w działaniu. Liczyłem, że to był właśnie Uranus, te promienie z kosmosu i tajny as Światowego Rządu. Niestety jednak nie. Zatem jak połączyć trzęsienia ziemi, Światowy Rząd i Wielką Czystkę? No tak na logikę, gdyby ktoś przetrwał Wielką Czystkę sprzed lat, to na pewno jakieś informacje o tym by się do dzisiaj zachowały. Albo niewygodne plotki dla rządu. Inne dowody archeologiczne. Więc do głowy przyszły mi tylko dwie rzeczy. Pierwszą jest wielki potop, który by zmył wszystkich po prostu, nie miałby kto przetrwać, tak? Ale z drugiej strony są ryboludzie, czy ludzie z mocami latania, dzięki mocy owocu i tak dalej, no więc odpada, co nie? Poza tym byłoby bardzo dużo trupów, śladów i tak dalej. Więc po rozmowach ze znajomymi nasunął mi się jeden wniosek. Pamiętacie historię Nolana? Połowę wyspy Jai strumień wody wystrzelił aż do Skypi, co nie? Więc zakładam, że rząd dysponuje mechanizmem, który pozwala im naruszać płyty tektoniczne, powodując trzęsienia ziemi. Ale mówię, samo zatapianie to za mało, by faktycznie przeprowadzić wielką czystkę, o której nie zachowałyby się żadne informacje. Więc trzęsienie ziemi może być tylko wstępnym mechanizmem do wielkiego wystrzału całych mórz w kosmos. Tam wszystko zniknie w otchłani ciemności. Może hiperbolizuje, ale taka wielka czystka, która nie zostawi śladów, faktycznie musi być czymś mocnym. I przetrwają tylko ci, co są na Redline, ponieważ są na stałym lądzie. Dajcie znać, co o tym myślicie, czy to jest głupota, czy może jednak jest trochę racji w tym, co mówię. Ja byłem Kapelusznik, zostawcie co chcecie, łapkę w górę, w dół, obojętnie i na razie.